należy do filarów domu, jaki zbudował, a zarazem dla nas dziś jest zrozumiała, jakąś strunę w naszym umyśle porusza, zamiast tylko podawać wiadomość historyczną. Postaram się każdy wykładzik kończyć pytaniem skierowanym do wszystkich, co go słuchali, pytaniem z myśli tego filozofa zebrany. Nadal ważny, nadal nierozstrzygnięty wyraźnie. Kiedy imię Schopenhauera słyszymy, natychmiast pojawia się w naszym umyśle skojarzony z nim trwale stereotyp. Zgryźliwy pesymista. W odróżnieniu od różnych innych stereotypów kojarzonych z innymi filozofami, ten stereotyp jest trafny. Tak, to był zgryźliwy pesymista. Ale to oczywiście tylko ocena charakteru. Schopenhauer był pesymistą jako myśliciel. Był nim bardziej niż ktokolwiek z tych, którzy współtworzyli filozofię nowożytną. Był autorem ogromnie długiego dzieła pod niepokojącym tytułem Świat jako wola i wyobrażenie. Tytuł jest niepokojący, bo chociaż myśl, że świat jest naszym ludzkim wyobrażeniem, czy też przedstawieniem, ta myśl jest tradycyjna. Możemy ją sobie kojarzyć z różnymi wielkimi filozofami czasów wcześniejszych. Ale wyrażenie świat jako wola wydaje się nam na pierwszy rzut oka, a może i na drugi, dość dziwaczny. Świat jako przedmiot naszej woli. To wiemy w przybliżeniu, co to może znaczyć. Podobnie wyrażenie świat jako dzieło boskiej woli. Jest tradycyjne, nikogo nie tworzy. Ale świat jako wola, co to właściwie znaczy? Słowo wola wedle naszych nawyków myślowych nie odnosi się przecież do jakiegoś szczególnego, samodzielnego bytu, ale oznacza własność albo czynność czyjąś, jakiegoś podmiotu, ludzkiego czy boskiego. Ponadto, kiedy mówimy, to jest moja wola albo taka jest wola boska, zakładamy, że jest w woli jakaś intencja, jakiś zamiar. Dla Schopenhauera jednak świat jako wola nie jest i przenośnia, nie jest jakimś ekstrawaganckim wybuchem. On chce, żebyśmy wierzyli, że świat naprawdę jest wolą. Nie wolą boską czy ludzką. Nie wolą czyjąś. Nie czymś, co zawiera intencję, jakiś kierunek, jakiś zamysł. Byt jest wolą ślepą, bezcelową, do niczego nie dążącą, niczego nie pragnącą. Po prostu wolą anonimową. Ale jest to anonimowa, ale wszechmocna siła, od której wszystko zależy w świecie, a która sama nie zależy od niczego. Niczego i od nikogo. Po prostu jest. Ta prawda, zdaniem Schopenhauera, jest całkiem oczywista. Odkrywamy ją w samych aktach własnej samowiedzy. Dlatego też należy się dziwić, że nikt przed nim na tę prawdę nie wpadł, chociaż jest tak oczywista. Schopenhauer przejął, ale i przemienił kantowskie odróżnienie świata zjawiskowego i niepoznawalnej rzeczy samej w sobie. Jednakże brak w jego filozofowaniu odpowiednika rozumu praktycznego, który ma w zapasie własne reguły a priori i pozwala świat wedle tych reguł osądzać, wypowiadać prawdę o Bogu, o duszy nieśmiertelnej, o wolności woli. Tu nie mamy ani Boga, ani duszy, ani wolnej woli.
wszystko w świecie, a więc także w życiu i w zachowaniach człowieka, poddane jest nieubłaganej konieczności. Świat zjawiskowy, zgodnie z doktryną kantowską, jest współtworzony przez podmiot ludzki, którego czas, przestrzeń i przyczynowość są wytworami, ale wytworami psychologicznymi. Rzeczą samą w sobie, czyli tą właściwą rzeczywistością, światem niezależnym od naszych wyobrażeń, jest nie dająca się poznać wola, niczyja, bezcelowa. Oto groza metafizyczna, można powiedzieć. Nie możemy tej woli ani sobie poddaną uczynić, ani znać. A jednak musimy wierzyć, że jest wolą właśnie, a nie czym innym. Do tej woli ani kategorie moralne się nie stosują, ani nawet matematyczne. Nie jest ta wola ani dobra, ani zła. Nie ma w niej liczby czy innych produktów ludzkiego umysłu. W naturze nieożywionej wola przejawia się tak samo jak w nas. W nas jednak jest to działanie uświadomione. Znamy wolę przez świadome doświadczenie, doświadczenie wewnętrzne. Wola znana jest bezpośrednio. Tutaj w aktach poznawczych zbiega się to, co poznawane, z tym, co poznaje. Najważniejszym naszym doświadczeniem woli jest wola przetrwania, wola życia w każdej cząstce świata. Ta wola przetrwania, przetrwania za wszelką cenę, jest czynna i nieuchronnie zderza się z wolą innych cząstek, innych ludzi. Świat zjawiskowy cały jest więc nieustającą wojną. Nie może być inaczej. Wojną wszystkich przeciw wszystkim. Bezwzględną wolą przetrwania kosztem reszty świata. Ta walka, w ogólności cały kosmos, żadnego sensu nie ma, mieć nie może. Nie objawia sensu. Wszystko, co się dzieje, jest skutkiem działania woli bezrozumnej, bezcelowej. Sens jakikolwiek świata jest tylko naszym urojeniem. Jednostka ludzka jest obrazem wszechświata, jest mikrokosmosem, jak to się mówiło kiedyś. I życie jej jest tak samo bezcelowe, jak życie całego świata. Wszystko to wiemy, wedle Schopenhauera, z doświadczenia. Metafizyczne roszczenia a priori przez tylu filozofów podejmowane są bez wartości. Hegel podpada w szczególności pod ten osąd. Schopenhauer go wybitnie nie znosi. Czy więc wolno nam chełpić się, że mamy dostęp do prawdy? Schopenhauer z wielką pewnością siebie
wygłasza swoje dość niezwykłe, quasi-metafizyczne sądy na temat prymatu woli jako bytu samego w sobie i stosunku do świata zjawiskowego, a także na kantowski temat przedmiotów jako konstrukcji umysłu. Wydaje się, że posiadł prawdę wielką, niezbitą o świecie, prawdę, której nikt przed nim nie dotrzymał. Z drugiej strony zapewnia, że intelekt nasz nie może wolą naszą kierować, ale jest jej służką. Podejmuje też pracę demaskatorską, odsłaniając samo oszustwa, jakich wszyscy się notorycznie dopuszczamy, żeby stłumić w sobie wiedzę o nas samych, o prawdziwych naszych motywacjach i emocjach, których nie chcemy ujawnić nawet przed samymi sobą, bo wydawałoby to nam marne świadectwo. Sam Freud zresztą wspomina o tym, że Schopenhauer w tym punkcie antycypował psychoanalizę. Być może nie jesteśmy zdolni do poznania prawdy, wyjąwszy samego Schopenhauera. Nasza świadomość, ta, którą znamy, to jest piana, tak rzec, a nie są nam znane ciemne siły, które naprawdę sprawują nad nami władzę. Wizerunek świata, który wyłania się z tych rozważań, jest rzeczywiście złowrogi i przygnębiający. Los ludzki to tylko cierpienie i nieszczęście. Filozof jednak samobójstwa nie zaleca. Samobójstwo chybia jego zdaniem celu. Samobójca chce uśmiercić wolę życia, ale tylko życie samo uśmierca. Zabić woli życia zaś niepodobno. Samobójstwo jest daremne. Powinniśmy raczej chcieć, żeby wola mogła działać bez przeszkód. Już może te wywody przedziwne zrozumieć. Czy istnieje poza samobójstwem jakakolwiek droga ucieczki z tej jaskini zła i niedoli? Mamy chwilowe, ale tylko chwilowe wytchnienia w bezinteresownej kontemplacji estetycznej, w szczególności w korzystaniu z dzieł sztuki. Najwyższą formę tej kontemplacji umożliwia muzyka. W odróżnieniu od sztuk naśladowczych, plastycznych, ona nie ma przedstawiać uprzedmiotowień rzeczy, ale chce jakoś tam samą naturę bytu nam odsłaniać. Czyniąc to, uniezależnia nas chwilowo, też chwilowo od świata zjawisk. Nie jest przy tym jasne, czemu mielibyśmy stąd pociechę jakąkolwiek czerpać, zważywszy, że natura bytu jest tak przerażająca. Zdarzają się oczywiście momenty przyjemności w życiu, ale Schopenhauer podkreśla, że przyjemność jest zjawiskiem czysto negatywnym, po prostu nieobecnością cierpienia. Rozkosze seksu kończą się nieuchronnie rozczarowaniem. Schopenhauer sławi nawet cnotę czystości seksualnej, chociaż nie wydaje się, żeby sam konsekwentnie tę cnotę praktykował. Pozorne zaspokojenie pragnienia rodzi natychmiast nowe pragnienia niezaspokojone.
to, co w życiu dobre, dostrzegamy w przeszłości i w marzeniach o przyszłości, lecz nie w tym, co teraźniejsze. Świat jest bankrutem. Nie ma powodu cieszyć się z tego, że istnieje. Jego nieistnienie byłoby lepsze. Nie ma już Schopenhauera. Naczelne moralne przykazanie to jest uprawianie naszej zdolności do widzenia innych ludzi tak jak samego siebie, do utożsamiania się z innym człowiekiem, a więc współczucie. Nie ma przeto, według Schopenhauera, nie ma przeto dla nas zbawienia ani doczesnego, ani tym bardziej wiecznego. Po cóż więc żyć? Zdaje się, że dla Schopenhauera to byłoby próżne pytanie. Dążenie do samozachowania, do przetrwania należy do naszej natury. Jakoś więc przez wolę zostało przyrządzone. Jest zatem konieczne niepodobna go unicestwi. Wola chce, bo chce. A co to jest wola, to pytanie bezsensowne. Schopenhauer bardzo sobie cenił lektury klasycznych pism buddyjskich i indyjskich i mniemał, że jego własny obraz świata jest buddyjskiemu pokrewny. Choć nie można chyba podejrzewać, żeby pod wpływem tych lektur go stworzył. Ale buddyzm oferuje nam jakąś drogę wyzwolenia. Filozofia Schopenhauera nie ukazuje żadnej. Przejął jednak z tej tradycji zalecenie, byśmy się starali raczej wyzbywać pragnień, niż dążyć do ich zaspokojenia. I pytania Schopenhauera są dziwne i dotyczą źródłowego sensu tej filozofii. Czy możemy naprawdę zrozumieć, czym jest owa wola? Wola niczyja, niczego nie zamierzająca osiągnąć, chociaż wszystkim na świecie bez celu żadnego rządzi i żadnym rozumem się nie powoduje. Jakie to doświadczenia miałyby nas skłonić do wiary w tę wolę próżną, a przemożną? I jakże to się stało, że chociaż tajemnicza nas w tę wolę każdodzienne nasze doświadczenie, to jednak nikomu wcześniej nie udało się do tej prawdy dotrzeć. I dlaczego właściwie, wbrew zwykłemu znaczeniu słów, mamy zwać wolą tę źródłową energię bytu? A oto następne pytanie. Do jakich doświadczeń moglibyśmy się odwołać, by twierdzić, że dobre rzeczy i przyjemności, jakich w życiu dane jest nam doświadczać, są zjawiskiem czysto negatywnym, brakiem cierpienia i bólu, a nie odwrotnie? A oto pytanie arcymetafizyczne. Czy powiedzenie, że lepiej by było, gdyby świat nie istniał, ma sens jakiś, czy też jest całkiem niedorzeczne? Lepiej dla kogo? Nie dla nas, skoro nas by nie było. Nie dla woli kosmicznej, bo dla niej nic nie może być lepsze albo gorsze. Więc lepiej w ogóle, co to znaczy? A jeśli powiedzenie to jest absurdalne, czy równie absurdalna jest jego negacja, czyli powiedzenie dobrze, że świat istnieje? Let's go.
We'll be right back.